Iwona Frankowska, wicestarosta powiatu łabrzyskiego, wyrzucona z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa związana jest z aferą związaną z występem striptizera na Babskim Combrze, w której uczestniczyli ludzie z PiSu i Porozumienia Jarosława Gowina. Frankowska na imprezie w przebraniu zakonnicy popijała piwo. Iwona Frankowska wystosowała na swoim Facebooku oświadczenie, w którym informuje, że nie wiedziała o tym, że będzie występ striptizera. W rozmowie telefonicznej z naszymi dziennikarzami również podkreślała, że nie miała wiedzy o występie. Ale rzeczywiście, proszę pana, potwierdzam. Nie byłam tam jako wicestarostka, byłam prywatnie, a prawdą jest to, że nie wiedziałam, że będzie striptizer, bo o tym nie wiedziałam. Dobra. I tyle, a zrobiła, nie wie pan co, takie były afery. Takie były afery w Wałbrzychu i nie tylko, z różnymi politykami. I o tym się tak nie pisało, nie mówiło się tak jak o mnie. Sprawa jest tak rozdmuchana, że to jest mało prawdopodobne. Z takiego czegoś po prostu zrobili ze mnie, nawet szkoda słów po prostu, to jest nieprawdopodobne. Informacja o usunięciu Iwony Frankowskiej z Prawa i Sprawiedliwości potwierdził nam sekretarz zarządu okręgowego PiS Tomasz Nowicki. Bezpośredniego powodu usunięcia nie podaje z uwagi na fakt, że dopiero wrócił z urlopu. Iwona Frankowska ma prawo do odwołania się od decyzji. Tak, tak, według mojej wiedzy już aktualnie członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie jest. Ponieważ decyzją prezydium zarządu okręgowego, okręgu numer 2 Wałbrzych, została z Prawa i Sprawiedliwości wydalona, co nie zmienia faktu, że może się od tej decyzji odwołać. Także no, to już wszystko w rękach pani wicestarosty. Przypomnijmy, pod koniec karnawału w Boguszowie Gorcach w restauracji na terenie Centrum Kulturalno-Kongresowego Witold zorganizowano babską biesiadę combrową, podczas której pani zabawiał stripteaser. Bawili się m.in. zastępca burmistrza Boguszowa Gorc Sebastian Drapała oraz wicestarosta Iwona Frankowska. Frankowska, jak widać na zdjęciach, przebrana była w zakonnicę. Zdjęcia popijające piwo w przebraniu zakonnicy Frankowskiej ukazały się m.in. w Gazecie Wyborczej, Fakcie, Super Ekspresie czy w Wirtualnej Polsce.